co chciałeś teraz? Zaprosić jeszcze jednego gościa. Tak? No właśnie, to już zaraz będziemy w komplecie. Słuchajcie. Trójkącik. Zaraz nam ktoś powróży. Zapraszamy panią Małgorzatę Buchowiecką, która jest dyplomowaną tarocistką. Jak się ten... To czy dyplom robi nawet takie rzeczy? Robi się i nawet wykłada na wyższych studiach. Witam cię. Witam pana. Witamy. Proszę, woda, dziękuję. Miły człowiek zadbał. Tutaj zapraszamy panią do środeczka. Bardzo chętnie. O. Tak, ale to słuchajcie, to nie ma także tak prosto, bo teraz właśnie jest ta najfajniejsza, proszę może odsuńmy, najfajniejsza część, bo to będzie taka wróżba noworoczno-sylwestrowa i żeby się wróżby spełniły, to trzeba przyjąć odpowiednie imagę. Proszę bardzo. To tylko z tym się spełnią? Tak. Inaczej nie? Tak. Tylko ja nie wiem, czy to są sylwestrowe, czy to są rodzinowe. Sylwestrowe. Nie, żeby gwizdki. Proszę bardzo. To dla was zostanie. Będziemy się dobrze bawić. Proszę. Tak, bez korony, bo to się źle wróżba. Zrobimy pani miejsce. Pani Małgosiu, boimy się. Już ale mnie czeka. No raczej Karol, pani chyba nie jest groźna, prawda? Nie zrobi, pan, nie zrobi pani krzywdy. Jak nie zrobi wygląda? Nikomu krzywdy, nie zrobiłam jeszcze. Karty nie są groźne. W odpowiednich rękach. Wiadomo, nie, że wszystkim możemy zrobić krzywdę, ale myślę, że ja na pewno nie, i nie, i nie tymi kartami, więc nie należy się ani kart, ani mnie obawiać. Dobrze. Co teraz? O tym wróżymy teraz, tak? Tak. Sara, od ciebie zacząć? Jeśli nie zginę, no to tak. Nie zginiesz. Dobra. Potasujemy teraz karty dla ciebie. Słuchaj, skup się na przyszłym roku całym, dobrze? Co tam się będzie działo? Oczywiście kariera nas interesuje, tak? No tak. Kochanie, przyłóż proszę do siebie. Lewą rączką do siebie. Okej. I zobaczymy, co w tej twojej karierze będzie wspaniałego. Sara, biorąc pod uwagę, że masz tak naprawdę kawał wspaniałego głosu, jesteś człowiekiem bardzo utalentowanym, mogę pokusić się, że daje ci to szczęście, nie tylko pieniądze. Proponuję ci, iść dalej tą drogą, ale jest jedna rzecz, taka bardzo ważna. Im więcej masz szczęścia, im więcej zdobywasz laurów, tym więcej pokory do życia, a będzie tak bardzo wiele lat jeszcze, że rozwój non-stop. Z tego ci naprawdę z całego serca życzę. Myślę, że twoja kariera naprawdę wspaniała. Nie będzie przeszkadzała twoim prywatnym sprawom. I każdy dzień przyszłego roku będzie taką piękną gwiazdą świecącą. Każdego nie, dnia. No to jaki horoskop wspaniały. Ja się nie dziwię, że pani ma dyplom. No, tak. Jak tak potrafi. Takie wspaniałe. A ty uważaj, bo teraz wiesz, bo to nie zawsze. I teraz musimy? Nie, jeszcze nie. Jeszcze raz musimy wieczór magii robimy. Przecież Sylwester dzisiaj. No. Teraz o świat polityki mam się zabrać, tak? No, ja tak zawsze staram się, słuchajcie, uciekać. No, uciekam, czasami na wybory nie chodzę nawet. Waldemarowi Pawlakowi podobno ta rościska wywróżyła, że będzie trzeci raz premierem, pełnym premierem. Nie miałam okazji poznać premiera Pawlaka, w związku z powyższym nie wiem. Natomiast ty też korzysta z kart? Ja nie wiem, tak słyszałem. Że... Lewa rączka do siebie, bardzo proszę. Rozumiem, że też tylko kariera nas interesuje, tak? A co możemy? Rodzina? No chyba to nie tak no, przed kamerami. Rodzina to mniej więcej wygląda. Ale pieniądze mogą być jeszcze na przykład. To z karierą związane. Tak, tylko że tych pieniędzy jakoś się tutaj tak mniej trochę widzę. Musi się pan lepiej starać. Tak to jest z politykami. Że no to się proszę nie przyznawać, nie bo nie będą wyborcy głosować. Dlaczego? Polityk powinien mieć kasę. I pan musi faktycznie bardziej pokochać pieniądze, bo widać u pana, to muszę niestety nadmienić, że polityka, owszem, kraj, owszem, ale jest ponad wszystko jednak rodzina. I bardzo proszę mniej więcej połowę czasu tego, co poświęca pan rodzinie, przeznaczyć tyle czułości swoim sprawom zawodowym, a gwarantuję, że ta karta, czyli karta finansów, teraz odwrócona, taka mierna, będzie naprawdę znacznie, znacznie lepszy rok przyszły. Rok generalnie dla polityki, dla pana jest spokojny, stabilny. Okej. Powodzenia. Dziękuję bardzo. Czemu my nie mamy takich gwizdków? Proszę bardzo, nie, no jak nie mamy. Proszę, możecie sobie, będziemy sobie gwizdać. No właśnie, no bo to jest sprawiedliwe zupełnie, nie? Dzieciaki. A macie gwizdki. A no. 3, 4, teraz tak. Wszyscy nas brzmi. Super. Walizki i wynocha. No. Och, proszę. No tak to nie można. 3, 4.
Dziękuję bardzo serdecznie. Słuchajcie, wróżby się spełniły, a teraz chcę wam powiedzieć, że... bo pytanie, jak spędzamy Sylwestra jeszcze miałbyś? Tak, po kolei, po króciutko, kolei. Bo już mam mało czasu do tego Sylwestra. Parę minut. Jak ja spędzam Sylwestra? Ja gram koncert. Za ile? No, więc się nie... Gdzie, za ile i z kim? Gram na Bemowie w Warszawie. O, na Bemowie. Tak. Ja mam w opcji Białą Salę, czyli dom, bo jednak przez to, że żona jest w ciąży, to nie będzie łatwo. Ale jeśli się uda i będzie żona się dobrze czuła, to na pewno na prywatkę do znajomych się wybierzemy. Małgosia. Małgosia wreszcie ma spokój. Znajomi już czekają u mnie w domu, wszystko przygotowują. I jestem w domu z grupą moich przyjaciół, których też bardzo, bardzo zaniedbałam. I wreszcie się widzimy. Ale słuchajcie, bo możliwe? Coś tak myślę. Sylwester to bez względu na wszystko impreza, taniec, połamaniec, śpiew. I co tam jeszcze na wyjście? Szampan. Wszystko. My szampana dzisiaj nie mamy, bo nie chcemy was upić. Krótko nie, no mówiąc, ale byśmy tutaj chcieli, mamy jeszcze jedno życzenie. Wodę wam zabraliśmy, także nie napijecie się. Sara, możesz nam zaśpiewać? No przecież już śpiewałam. No ale dobrze, tak, jeszcze ale raz. Ale ty jesteś złośliwa, w ogóle wiesz co, przecież umawialiśmy tak w scenariuszu tutaj. Nie no, umowa jest. Była taka, że pierwsze 10 sekund bezpłatnie, a kolejne już niestety. No po prostu co zapłacimy to jest ci dobrym sercem. Dobrze. Ale będzie. To jest tak, że Sara śpiewa, a ja chciałabym zaprosić nas wszystkich na środek, żebyśmy mogli przynajmniej sprawdzić, czy to się da tańczyć. Przypuszczamy, że to jest piosenka raczej. Masz, zobacz, jaką masz. Zaśpiewaj taką, żeby się nie dał. Zobacz, jaką masz piękną publiczność. A my sobie popatrzymy. My sobie popatrzymy. Nie, no, czarownica musi posiedzieć, popatrzeć, ocenić. Może poprosić do tańca? Kobieta, żeby tańczyć. Music, please. Tylko ciebie, tylko ciebie, tylko ciebie. Tylko ty i nikt, nikt. Tak świat niewiele bardzo sprawiłam tak. Odnalazłam nowy raj, nową talię kart. Lekkomyślna mówią mi, wątpliwości mam. Pytaniami kończy się mój niebanalny plan. Chcę tylko ciebie, bez ciebie nie ma nic. Chcę tylko ciebie i nie odmawię nic. Chcę tylko ciebie, bez ciebie nie ma nic. Taki los, element szans, pewnej chwili